Posłuchajcie opowieści, która w tyłku się nie mieści. Ty, przed nami chyba statek jest. O cholera. O, robimy go. Dobra. Chcieliście przygodę. Widzowie chcieli przygody, bo mówią, że usypiają. No to cała naprzód. No panie, kurwa, mierzone. Zaczął dopiero, on nie ma tu. Ale przecież ta. Bardzo długo ta łajba stoi tu. Hello? Is anybody here? Hello? Excuse me. Hello? Hello? Hello, man. How are we doing? Oh, lady. Kira Lee. Legendary Kraken Hunter. Do you like my dance? Dobra, ja mam pomysł. Pożyczę sobie stafu trochę z jej statku. Ona streamuje, ale gra sobie w Simsy? No to mi się wydaje, że to jest na zasadzie, że ma grę na pasku i zapomniała. Adrianek, hello. Witam. Witam. Ja już pierwszą ofiarę mam. Nie jest akcja Pepega. Mam pierwszą ofiarę. Polega to na tym, że babka kurde stoi w tawernie i jawkuje. No. Od długiego czasu to sobie pożyczyłem jej łódkę. Przypłynąłem do swojej i sobie przerzucam staw z ich beczek na mój. Okej. Okay. What? Już to robisz? Dobra, za chwilę stary, jestem. Stary kurde, dawaj. Ale kurde będzie. Nie no, ja muszę jej uratować ten. Ja muszę jej uratować statek, to nie jest tak. Ja jej z powrotem zwrócę ten statek, spokojnie. To ona będzie zdziwiona. Hello! Hello, is that your ship? Hi! Hello, I just found your ship on the sea. Yeah, that happens at outpost. Hi, are you from Poland by any chance? No, I'm not from Poland. Why? Because I just found your ship, maybe? Because Polish people are really good? Yo, I'm hey, just Mr. an Davidek. Architect. I'm here to just I'm joining verify the game. That the Dobra, outpost wbiej. Looks how it's supposed to look. Why we are talking like that? This is your ship! I think you are Tik. Okay, goodbye! What was that? Dobra. Jestem na statku, który tonie, Dawidek. Co ty gadasz? Nie tonie. Is anybody here? Dawidek, mów do niej więcej. To, bo ona się wystrzeliła chyba, wiesz? Znaczy, wiesz co, ona tu wskoczyła chyba i coś zrobiła, tylko nie wiem kompletnie co. Wylewam wodę z pokładu. Jest okej, okay. Już mam wszystko ogarnięte. O, dobra, Dawidek. Ona nie umie pływać, idź gadaj do niej, ona pływa. O! Come on! Super Slayer Prox. Ona coś gada? Super Slayer Prox, help! I don't like this outpost. Tak, ona gada, weź jej pomóż. Ona mówi, że nie umie płynąć. Ona jest roleplayowcem, mówi, że nie umie płynąć. O ja pierdzielę, RPF, się oczywiście, jak podłączę mikrofon. Hello. Hello. Oh, I love your beard. My friend is really shy, so I'm sorry. Ej, ona ci bije, brawo Slay. Nie wiem, co na to twoja dziewczyna. Ale myślę, że kurde, tutaj będziesz mógł gromasidło odprawić zaraz.
Did you saw my big cannons? I like your big cannon. Oh, did you saw my big balls? There we go. Dawidek, ona ma 30 lat. Jezus Maria, to iść, to jest dla ciebie. The tavern in The Sims right now. This is your ship, I think so. I gonna shoot you. All right. Well, okay? Yeah, you can shoot me. You can shoot me whenever you want to. Oh. Okay. Thank you. Adrianek, płyniemy. Nie ma czasu na kobiety. Dobra. A tam jest ta wyspa. Dobra, widzę. Mamy już dwie beczki na tym. Dobra. No. To co? No, siadam. No to płyń pan. Okej, jak to się... O, dobra. No to, Dawidek, zaczynamy. Płyń, kurde. To będzie dobre. Czuję to. Albo nas zastrzelą. O, stary. Płyń tam. Ja nie mogę. Mi to cały czas przypomina właśnie takie akcje z jakichś... Jakby zobaczysz kiedyś Piratów z Karaibów, to będziesz wiedział, o co chodzi. Tam było dwóch takich, jeden nie miał oka, a drugi był mały i bez zęba. To będziesz, oni płynęli taką łajbą właśnie. I byli ubrani jak baby, tak, tak. Nie, oni chyba zostawili... Nie, chyba nie. Nie, oni są zbyt zajęci portem. O kurwa, strzelają do nas. Dobra, biorę beczkę i wyskakuję. Tak, ja biorę beczkę i wyskakuję, stary. Dupa. Weź, że ją można odpalić i po prostu położyć przy tym. Robię to samo. Stary, to są... Ja nie wiem, oni to chyba skąd oni to wiedzieli, to nie. Jesteś gotowy? Przy drabince jesteś? No, ja jestem. Uwaga, gotów. Dobra, go. Wchodź. Zginąłem. O, uderzyli. Nie, to... Ale beczkę odpaliłeś, aby? Tak, beczka wybuchła, bo oni strzelili w beczkę. A, no dobra. Ty, no plan był dobry, Dawidek. Nie no, tak można im po prostu strzelić. Zobaczymy, czy oni w ogóle stoją jeszcze. Bo jak był jeden, to tak ciężko będzie miał załatać tyle dziur. Mhm. Może one faktycznie... Nie no, ich nie ma, stary, chyba że z tyłu są, ale wątpię w to. Od razu mówię, wyskoczyłem przez przypadek. Ale już wracam. Została nasza łajba. Bierzemy ją? Dobra, jest ostatni. Wyskoczyłeś przez przypadek? Tak, kurde, nie wiem co się dzieje, już drugi raz wypadł. Trzeba naprawić łódź, mamy jedną dziurę. Dobra, a biegnę na dół, naprawiam. Nie no, ewidentnie, oni przecież zatonęli. A te szkielety na tych wieżach pozostałych niech są, niech żyją, bo one będą fajnie informować nas, że ktoś się zbliża, nie? Będą strzelać. Uważaj, bo jest beczka. Wiem, uważam cały czas. A oni, oj. Tylko wiesz, jak zaraz ktoś przyjdzie i z beczką się zrespi. O. No to będzie reakcja, oni są podegli. Dobra. Udało się. I to jest wielka chwila prawdy. Tylko musimy sobie lepiej statek ustawić. To ja najwyżej ja to zrobię. Ale uwaga. Zobaczmy, co to są za ciekawostki. No to tak. No dobra. Ej, nie, ale wydaje mi się, że mieliśmy więcej w tamtym. Mieliśmy więcej. Mieliśmy więcej. Że są te podstawowe rzeczy, czyli jest czaszka Stronghold, Bounty School, to. Ale mi się wydaje, że jednak mieliśmy więcej. Ale dobra, ale spoko. Tak. A i tak jest na dużo. Lepiej hajsu. Dobra, ja jedną rzecz zaniosę i ją przycumuję bliżej. Powiem ci tak, bierzemy najważniejsze rzeczy na łódkę. O, co? Płynie łódka jednoosobowa. Dobra, bierzesz to. Dobra, lecimy, jeszcze raz się wystrzelimy szybko. Słuchaj, po jednej rzeczy najważniejszej, po mocarzyka jakiegoś. Dawaj, mocarzyka bierzemy na statek i lecimy z nimi, dobra? Dobra.
Dobra, ja mam mocarzyka. Weź jeszcze tą. Weź jakąś. Tą z kośćmi jakąś rzecz. Albo skull. Stronghold. Skull albo coś tam. Skula Strongholda biorę. Mhm, dobra. Dobra. Blisko już są. Kurde, no. Dobra, teraz już dobra. Musimy wejść i jazda z nimi. Mhm. Wiesz, załatwimy ich i możemy jeszcze zabrać szybko nasz loot, nie? Tak jest. Myślisz? Patrz, co robią, Dawaj, lewa burta. Musisz przestrzelić się przed nich tak jakby trochę. Udało mi się. Ale dobra. Chyba on wie o tym. On wie? Kotwicę mu rzucam. Dobra. Rzuć kotwicę. Rzuciłeś? Rzuciłem. Dobra. Idę już. Gościu jest... już wchodzę po drabince. Zabiłem. Tu jest jeszcze jeden gość chyba, nie? Czy to wszystko? Nie, to wszystko chyba. Ty, ktoś strzela. A jest na naszym... Ty jest na naszym pokładzie. Dostał? Zginął, dobra. Beczka, idę po mocarza. Dawaj, Dawidek, mocarzyk, odpalaj! Pilnuj tam, żebyś nie zrespili. Ale małego mocarza biorę. Dawaj, mały mocarz, no. Dobra, szybko, i dolny pokład. No. Jak Dawidek poleciał. Dobra, bronimy. Mhm. Jest gościu, zespił się. Raz go trafiłem, ale ja muszę zeskoczyć, żeby się uleczyć. Dobra, on wskoczył na dół, do wody. Dobra. Zabiłem. Dobra, nice. Jeszcze jeden teraz się zrespić będzie. Panie, oni zaraz zatorną. Ale... Dobra, GG. Od nich zabrać. Dobra, panie, G to the G, Dawidek. To co, wracamy na wyspę i zbieramy dalej tam. Tylko mnie jedno niepokoi. Jedna osoba się zrespiła, druga się nie respiła. Weź przeleć się po statku, czy on nie śpi gdzieś. Dobra. Sprawdź maszt. Co? Sprawdź maszt. Czy na wiesz, czy na żaglu tam nie śpi. Na żaglu chyba nie śpi. Dobra. Czy sprzedaję. Mocarzyka też chcemy sprzedać, bo to jakieś 6 koła. Mocarza sprzedajemy, bo on za niego też repę jest. A, no to bierzemy. Talon na balon. O matku. Ej! Tu są rzeczy, których nie ma w normalnym outpoście, w sensie chodzi o żagle, tak mi się wydaje. Co ty gadasz? I o malowania statków. Gear jest. Stary, tu gear też jest lepszy. Chodź, zobaczymy, czy jakiś gear jest lepszy. Może możemy sobie jakieś lepsze ubranko kupić. A, brakuje mi na to. Ej, z tego miejsca gdzie są bronie? Cały hajs wydałem. Stary, my się ruszamy jak... O Jezu! Gdzie były bronie, Dawidek? A już widzę. Ja idę na wyspę. Ty, nie idzie prosto. No, w sensie, ciężko się chodzi. To nam zatopi statek? Co ty gadasz? To czy to zadaje obrażenia? Ogólnie. O, cholendę, ty krakenowy jesteś. A ty widział, stary, pa, jaki mam kompas elegancki. Ale masz kompasik, a patrz, to jest pistolet z okiem. Ty, masz oko też krakena w tym jakby. A, to też taki kupiłem, patrz. A ty masz snajpę! Na snajpę mnie nie było stać. No, a ja już teraz mam 200 orenów. Stary, jak tańczysz. A ty masz nogę krakenową też. No, noga też krakenowa. Mam, łącznie moment, mam raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze na pistolecie mam 5 oczu. No to dobrze, no to idziemy, kurde, farmić hajs. Ty, czaszka znowu jest, ciekawe. Ale dobra, robimy te zadania. Chodź, położymy zadanie. Tu. Cancel. A, chcesz to, tak? Dobra. Cancel. Okay. I teraz czekaj, ja zaproponuję to. O. Akceptuj.
Dobra. I mamy, patrz, wulkaniczne i tam jest jedna skrzynia, ale musimy ją odnaleźć, tą wulkaniczną. Panie. Lawa. Oka krakena na tym żaglu. Nie widać teraz, bo jest w bok. Ale jest ładny ten żagiel. Tu ci pokażę. Kurde, dostaliśmy! Co? Adrian, czy ty żyjesz? Nie, co to było? Odłamek z erupcji wulkanu uderzył w beczki nad naszymi głowami, chyba, i zginęliśmy. Nie mogę się ogarnąć, mam problem. Właśnie tutaj, Adrianku. To gdzie jestem? Tak. No i za daleko żeś zaszedł, moim zdaniem. A faktycznie, dobra. Mam to. Mój błąd. Nice. Bunkul. Bunkul. You found the chest, Bunkul. O, i ona jest taka... To jest jak Captain Chest wygląda, tylko właśnie taki... Kurde... No taka, no taka wulkaniczna. Tylko kurde, wiesz co, no, za nią nie jest chyba dużo hajsu. Mi się wydaje, że jest więcej niż za tą, ale to nie jest bardzo duża różnica. No, ale tu repa znaczy... przede wszystkim idzie, wiesz? Inna, a to w ogóle ta inna reputacja tam teraz wyszła. A dostałem 10 odznak, stary, a to jest jakieś 5000 golda za darmo. Aha! No. Dostałeś 10 odznak za co? A ja też dostałem 15 nawet, albo za rzeczy, patrz. Tu na wulkanicznych się dostaje te odznaki. No, patrz, bo tu jest na przykład taki koleś, którego trzeba odnaleźć, zobacz, i on tu leży. Inspekt. No i dobra, i żeśmy go odnaleźli, no. Znaczy ty już chyba dostajesz to za to, że ja to chciałem. Chyba. No dobra. No. No nie, i patrz co się wydarzyło. Wyspa się wkurzyła. I już zaczyna swoje rzeczy erupcyjne. Wszystko przez tego. Może on... Wszystko przez tą beczkę. Ty, może tu nie można wybuchów robić. Dokładnie. Chyba tak, no. Dobra, kop, bronię się. Spadamy stąd. Yo, gejzer, wystrzel tego szkieleta. Dawaj. Dobra, uciekamy. Dawidek, muciaczka. Wyspa jest zła. Czekamy, wyspa się przebudziła, wiesz, to jest uśpiony. Aha. Go pod gejzer, a ja się boję, czy po prostu gejzer nie zadaje sam sobie obrażeń. Mnie zabił. Dobra, uciekam. Podnoszę kotwicę. Ucieczka. Za chwilę jestem. Ucieczka. Idziemy do outpostu, stary, bo zatoniemy. Okej. Okay. Siup. Bo woda już parzy nawet. Szybko. I powinien być. Naprawiam ją. Dobra. RNG, bless RNG, żeby nie trafiło w nas. Dary, to już nie są jaja. Naprawiasz deskami czy coś tam? Ej, to chyba można sprzedać w normalnym outpoście, chociaż dobra, płyniemy na ten, czyli na S. Naprawiam dziury. Dobrze, dobra, płynę na E. Naprawiam dziury i płynę na S, idziemy sprzedać te rzeczy. Pary, ten wulkan z daleka. Masakra. Ja cię tu zaraz, piracie. Ty, a my nie zaśpiewaliśmy pirackiej piosenki dzisiaj. Nie, dawaj, dobra. Musimy Dawidek? Zaśpiewać o wyspach wulkanicznych, musimy zaśpiewać. Dobra, ja muszę zaśpiewać? Nie no, wszyscy, no możesz wszyscy grać. Wszyscy śpiewamy razem. No. Dobra, ja ci gram. Gotowy? Raz, dwa, trzy. I... Nie to. Coś takie wesołe. Dobra, coś innego. No. Gotowy? No, dawaj. Raz, dwa, trzy. O! Byliśmy dziś na wulkanach, koczowaliśmy od rana. Nie było piratów i krakena, to nie jest wcale ściema. Odwróć się, bracie, i zobacz, co na horyzoncie.
bo tam łódź piratów i magmowe skały gorące, ale skręć troszkę w lewo i w prawo, potem w drzewo. Oddamy to outpoście i będziemy jak po poście, ale nieważne co ja śpiewam tu. Zobacz, jak tu leci! To wszystko! To ląduje! O Jezu, jak gorąco! No, pięknie. O kurde! Pięknie. O Jezu, jak to było! Dobra, Bunkul Shanty 2019 do zakupienia w sklepie bunkul.com. To już jest. Było dziś fajnie, było elegancko. Znaleźliśmy skrzynię i takie cacko. Płonęły żywym ogniem, że ja cię pieprzę. A ci co przegrali, to są leszcze. No i tak było.